6 europosłów z województwa śląskiego zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Znane są już oficjalne wyniki niedzielnych wyborów, w których niekwestionowanym liderem w regionie okazała się Koalicja Obywatelska, zyskując ponad 41% poparcia. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie Konfederacja. Co ciekawe, w poniedziałek jako jedyni swoje wyniki skomentowali właśnie posłowie Koalicji Obywatelskiej. Fatima Orlińska. Koalicja Obywatelska do Parlamentu Europejskiego wprowadzi z województwa śląskiego 3 posłów. Ponad 330 000 głosów dostał pochodzący z Gliwic Borys Budka, który tym samym osiągnął najlepszy wynik w kraju. W poniedziałek podczas konferencji prasowej europoseł elekt zadeklarował, że w Brukseli będzie walczył również o śląskie sprawy. Daliśmy radę w wyborach, ale teraz dużo większe wyzwanie, czyli walka o środki na sprawiedliwą transformację, by to, co zapoczątkowano tutaj w województwie śląskim, miało swoją kontynuację. To jest przede wszystkim praca nad bezpieczeństwem całej Unii Europejskiej, bo bezpieczeństwo Unii Europejskiej to również bezpieczeństwo Polski, a bezpieczeństwo Polski to bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Przed nami wyzwania dotyczące tego, by w Parlamencie Europejskim zbudować silną koalicję ugrupowań prodemokratycznych. Drugi wynik na liście Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim osiągnął Łukasz Kochut, który dotychczas był europosłem Nowej Lewicy. Kochut, walczący o sprawy języka i tożsamości Ślązaków, zdobył poparcie ponad 107 000 wyborców. 2 razy mniej, bo niespełna 55 000 głosów mieszkańcy województwa oddali na Mirosławę Nykiel z Bielska Białej. Będę chciała ubiegać się o, to na pewno będzie wszystko jeszcze do ustalenia, ale o pracę w Komisji ITRE będę chciała, ponieważ cały czas w gospodarce i rozwoju pracuję w Sejmie od 18 lat i w Komisji Energii, więc będę chciała wykorzystać to swoje doświadczenie, żeby przenieść na grunt europejski, a Państwo wiecie, jak to ważne jest właśnie dla naszego województwa śląskiego. Z województwa śląskiego do Brukseli i Strasburga pojadą ponadto Patryk Jaki i Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marcin Sypniewski z Konfederacji. Wprawdzie ani Jaki, ani Sypniewski nie pochodzą z województwa śląskiego, ale właśnie tu walczyli o mandat europosła. Ten ostatni wygrał ze swoim kolegą z listy Dobromirem Sośnierzem o 49 głosów. Dla Konfederacji niedzielne wybory to duży sukces, zwłaszcza po słabym wyniku w wyborach do Sejmu i Senatu. Być może część postulatów, które były proponowane w ramach Zielonego Ładu, do końca nie została przedyskutowana, jeżeli chodzi o konsekwencje społeczne, jeżeli chodzi o konsekwencje ekonomiczne, ale w moim przekonaniu jest to kierunek, który trudno będzie już w tej chwili zatrzymać. Oczywiście wejście ugrupowań skrajnej prawicy do Parlamentu Europejskiego na pewno będą przeszkadzały tej debacie, co nie zmienia jednak faktu, że być może spowodują nieco poważniejsze zrównoważenie i wyważenie tej dyskusji, co ostatecznie może przynieść rezultat pozytywny. Niedzielne wybory zakończyły się porażką Lewicy i Trzeciej Drogi zarówno w skali kraju, jak i województwa śląskiego. Mandatów nie zdobyli nawet liderzy list tych ugrupowań, czyli Maciej Konieczny i Michał Gramatyka.